Cześć, witajcie. Mamy dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio. Ładny dzień, plus 4. Trochę kropi deszcz. W sumie jeszcze nie kropi, ale zaraz pewnie będzie. Jest godzina 14 i jest ciemno. Jest ciemno jak w dem. Jest bardzo ciemno i jadę sobie, słuchajcie, do sklepu po jajka. Zobaczę, czy są jajka rybne, ikra, ponieważ chcę sobie trochę zamrozić. Ostatnio kupiłam i pokazywałam, znaczy nie pokazywałam wam samej ikry i dziś planuję wam pokazać, jak to wygląda i co się z tego robi. To znaczy, to się tylko gotuje. Zobaczymy, czy ugotuję to w wodzie. Chyba raczej w wodzie ugotuję, ponieważ można by to jeszcze ugotować w termodówku, w termomiksie, na parze. Też by nie było głupie, ale ja jednak ugotuję to w sposób tradycyjny, dlatego że mogę wodę posolić, a ja chcę, żeby ta solona woda troszeczkę do tej ikry tam się dostała. No i w tym celu właśnie wyjechałam na miasto. Na miasto wyjechałam, nie wychodziłam za 2 dni, gdyż jest tak ciemno, że wam powiem, nie chce mi się, autentycznie mi się nie chce. Oczywiście mój sklep rybny wszyscy już znacie, cały czas kupuję w tym samym sklepie. W sumie kupuję w nim już od lat, także dość długo, bo nawet nie pamiętam kiedy, już 15 lat w nim kupuję. Próbowałam innych sklepów rybnych, są ok, ale akurat mi pasuje ten i do niego mam z przysłowiowego buta. Wcale nie muszę jechać do niego samochodem, no ale dzisiaj jadę samochodem, bo chcę pojechać jeszcze do Kronanu, a ten Kronan koło mnie niestety nie jest taki fajny, bo jest mały i, że tak powiem, szybko się wszystko tam robi stare, bo zamawiają za dużo, no ale muszą mieć dużo, żeby z kolei, wiadomo, ludzie mogli nabyć. No, idziemy do sklepu rybnego. Zobaczymy, czy są jajeczka. O, rybki są. I zobaczcie, są mule, jest łosoś i są płaszczki różne, bardzo smaczne. Policzki rybne. Steinbítur, taki z zębami, okropna ryba, zaraz ją weźmiemy. Isa, czyli plamiak, czyli znowu zapomniałam. Dorsz. Tutaj jest solona w nocy isa, czyli najtur w nocy. Zwykła isa. Ona jest lekko solona, mówią w nocy, że przez noc tak jakby. I co jest? Jajeczka są. Zobaczcie, tu widać taki mały robaczek. Tam ja już widzę, robaczek jest. I jajeczka. Jadę sobie ulicą Kringbroid i zawsze jadę koło oceanu, a dzisiaj pojadę sobie przez miasto, dlatego że po prostu dla rozrywki. A wy zobaczycie też, jak wygląda dzisiaj Reykjavik. W Polsce spadł śnieg. My śniegu nie mamy, mamy za to plus 4 stopnie. Odczuwalne jest troszeczkę chłodniej, ale pada deszcz i może to spowodować oblodzenie na drodze, więc trzeba uważać, jak się jedzie. Są miejsca jeszcze poprzymarzane, gdyż był mróz niedawno, ale powiem wam taką ciekawostkę właśnie, że jak u nas jest plus, to w Polsce jest mróz. Jak w Polsce jest minus, to na Islandii jest tak plus. A jak jest odwrotnie, pomyliłam się. Jak na Islandii jest minus, to w Polsce jest plus, jak w Polsce jest minus, to na Islandii jest plus. O, jest odwrotnie. Jest zupełnie odwrotnie, jest to w tej chwili styczeń, luty, spowodowane tym, że do Islandii docierają golsztromy. Są to ciepłe wiatry, które gdzieś z Afryki zawiewają do Islandii. Przed chwilą widzieliście Nissana Micra, który na rondzie zmienił pas. Tego robić nie wolno ze względu na możliwość spowodowania kolizji. I dlatego ja sobie ostatnio kupiłam kamerę. O, tak mogę wam pokazać. Kamerę kupiłam, którą po prostu rejestruję, jak jadę. W razie, oby nie, ale gdyby, a może komuś będzie potrzeba, służę pomocą w postaci nagrania. Kupiłam tą kamerę po tym, jak mi ktoś zniszczył lusterko. Lusterko już jest całe, mogę jechać na przegląd i widzicie, jest godzina 15 w tej chwili, zaczyna się troszeczkę korek robić, ale to jeszcze nie jest korek, to jest tylko stanie na światłach. O, tutaj w ogóle widać lotnisko, jest niedaleko, widzicie, światła są od lotniska i często jak właśnie na tym skrzyżowaniu się stoi i ma się szczęście, można zobaczyć bardzo nisko samolot lokalnych linii lotniczych Air Connect. Kiedyś to się nazywało Flugfélag Íslands. Tak? Flugfélag. Jakoś tak. Flugvél to jest samolot, kochani. Félag to jest stowarzyszenie, więc... znaczy nie, Félag to jest zrzeszenie. Jakoś tak. W każdym razie Flugfélag Íslands, tak się kiedyś nazywały te samoloty, ze względu na turystykę i turystów nie mogących wymówić tego wyrazu, zmieniono nazwę na Air Connect. Także jeśli kiedykolwiek przyjedziecie do Islandii, to tu nie ma pociągów, są samoloty. Pogoda mniej więcej będzie taka sama i bardzo ważne jest w tej chwili właśnie, żeby witaminę D dostarczyć sobie. Wy w Polsce również, ponieważ w Polsce też w tej chwili jest ciemnawo. U nas jest jeszcze ciemniej jak u was, więc na tyle was pocieszę, że im bardziej na północ, tym ciemniej, ale tak, pijcie witaminkę D. Na pewno każdemu pomoże, będziecie się fajnie czuć, dobrze czuć, ale pamiętajcie też, żeby nie przesadzić. Ponieważ przesadzenie z witaminą D może skutkować bólem kości, zawrotami głowy, słuchajcie, telepaniem serca, dusznościami, niefajnymi rzeczami. Ja parę lat temu, 4-5 lat temu robiłam badanie krwi, gdzie wyszło, że mam 8-krotnie przekroczony poziom witaminy D. No i ja się wtedy źle czułam, byłam taka osłabiona, nic mi się nie chciało i nie wiedziałam dlaczego. I to właśnie było tym spowodowane, że ja piję taką witaminę D dość skoncentrowaną i widocznie po prostu za dużo jej piłam. Witamina D w za dużej ilości też może powodować rozmiękanie kości, także trzeba bardzo uważać, trzeba dostarczać wapno również. Co ja robię? Jem ryby, kochani, właśnie ja jem ryby i temu właśnie dzisiaj będzie poświęcony za chwilę kawałek tego filmu, jak gotować jajka rybne albo jeszcze inne. Dobra, jadę do domu, zaraz będę i zaczynamy gotowanie. Widzicie, dojechałam do domu, już jestem w mojej bazie. Tutaj mam przygotowane, grzeje się woda, co by było szybciej. Chcę wam pokazać, co nabyłam, co kupiłam i mam to tu w siatce obok mnie. Już wyciągam. Dzisiaj kupiłam 3 rodzaje rybne. 3 rodzaje rybne. Pierwszy tu są jajka, drugim będzie tutaj stampidur, a tu będzie langa. Więc przystąpię od pokazania Wam, jak wygląda kawałek ryby stampidur. Stampidur jest to ryba, która... No właśnie, która jest po prostu, wygląda groźnie i jest taka galaretowata troszeczkę. I Wam powiem, ona jest śliska. Jak się kroi ją w fabryce rybnej, ona po prostu po całym stole się ślizga. Także to zostawię sobie na jutro, na jutrzejszy obiadek. Następną rybą jest langa, ryba długa. Tu mam kawałeczek tej ryby, także też będę ją przyrządzać prawdopodobnie pojutrze. Jest to taki kawałek testowy, widzicie, jakie piękne tutaj są tej mięsień, jak ładnie wygląda. Taki jest szkieletowaty, znaczy taki szklisty, nie szkieletowaty, szklisty. I to jest ryba, z której bardzo często Islandczycy przygotowują zupę rybną, gdyż ona jest właśnie taka, ma zwartą konsystencję, ma ładny zapach. Świeża rybeczka zawsze ładnie pachnie, pamiętajcie o tym, świeża ryba nigdy nie śmierdzi. No i dzisiejszy hit dnia są to jajka rybne, czyli ikra. Kilka sztuk tutaj mam. Zagadałam się, więc nie zwróciłam uwagi, czy jest duża, czy mała. I dzisiaj, widzicie, piękne 3 sztuki, jeszcze wątróbki kawałek została, piękne 3 sztuki, bardzo ładnie wyglądają. Ja 2 sobie zamrożę, a dziś przygotuję o tą dużą. Słuchajcie, w ogóle jaka sytuacja śmieszna. Przed chwilą, jak już tutaj nagrywam dla Was, nagle usłyszałam na klatce bardzo głośną muzykę. No i niestety YouTube jest taki, że jeśli mamy bardzo głośną muzykę albo muzykę, która nie jest z YouTube'a, w tym momencie będziecie słyszeli tylko... Nic nie będziecie słyszeli, ponieważ YouTube to wytnie, więc ja postanowiłam wyjść i poprosić sąsiada, żeby się przyciszył trochę. Okazało się, że to nie był mój sąsiad, to był kolega sąsiada, który no trochę tu z tego, nie w tym miejscu co trzeba, niektóre klepki. I słuchajcie, teraz chyba 15 minut stałam, bo po prostu on gadał. Ja nie wiedziałam, co on gadał, bo bardzo szybko i niewyraźnie, taki wręcz nerwowy człowiek. Wszystko mi tu zaparowało, jeszcze cieknie, wszędzie pełno pary. Jeszcze nie zdążyłam włączyć mojego tutaj wentylatora. Także widzicie, tak to bywa, ale jest cicho, jest fajnie, więc mogę przystąpić właśnie do moich jajeczek, do tego właśnie całego procesu gotowania. Właściwie nie wiem, dla niektórych obrzydliwej rzeczy, a dla niektórych fajnej. I wiecie co? Dziś się dowiedziałam, czego nie wolno z tymi jajeczkami robić. Nie wolno ich ciągnąć. Właśnie jajeczek nie wolno ciągnąć. Słuchajcie, jajeczek nie wolno ciągnąć. One muszą być w takiej postaci, jakie są. I co jeszcze można zrobić? Już Wam pokazuję. Otóż Islandczycy biorą folię spożywczą, którą ja za bardzo nie używam. Tutaj jest folia po mojej mamie, więc postanowiłam ją już kiedyś zużyć. Jest bardzo dużo, 400 metrów. I właśnie robimy to tak, że owijamy tutaj te jajeczka w folię. A po co? Po to, żeby one miały ładny kształt. Ładnie je zawijamy. I tak się je gotuje. Tak właśnie oni je gotują. Żeby one nie popękały, ta folia właśnie ma tutaj uchronić przed właśnie ewentualnym rozwaleniem się. I myślę, jak to zawinąć, a jakoś tak może być. To bardziej jak taka kiełbasa wygląda, ale dziś tak ugotuję. I zobaczymy, czy w ogóle coś z tego wyjdzie, bo tak ja nigdy nie gotowałam. Pewnie to się otworzy, ale no cóż. Ok, zagotowało się, zobaczcie. Gotuje się, trochę wodę muszę podgotować, podgrzać, żeby była cieplejsza. Gotujemy około 15, 20, 30 minut. Ja myślę, dzisiaj te się będą gotowały 30 minut. Wiem, że lubicie moje patenty i tutaj jest mój nowy patent właśnie na niezużywanie tylu worków, jak widzicie. I pokroję sobie ten papier, ponieważ on jest bardzo dobry do zamrożenia. I tak sobie właśnie zamrożę moje jajeczka. I będę chciała, to sobie wyciągnę je za parę tygodni, za parę miesięcy. I będę mogła sobie przygotować coś z nich. A to dlatego, że one nie są dostępne cały rok, tylko one są właśnie teraz na przełomie stycznia. A teraz przygotuję jeszcze do tego wszystkiego sałatę, którą będę jeść zamiast ziemniaków. I powiem wam, że ziemniaki, ryż, makarony, to wszystko nie jest dla nas zdrowe. Ziemniaki i ryż mają bardzo wysoki indeks glikemiczny, czyli po prostu mają w swoim składzie osoby, które mają cukrzycę, nie mogą takich potraw jeść, dlatego że właśnie wytwarzają się różne cukry, czyli ziemniaki nie są zdrowe. I ja już się nauczyłam, że zamiast ziemniaków można zjeść sałatę albo ziemniaki czerwone, czyli właśnie te pataty, tak? Czy bataty. Nigdy nie wiem, ponieważ kiedyś jedna osoba mówiła źle i mi się teraz zakodowało i nie pamiętam, która nazwa jest poprawna. Także widzicie, tak to wygląda. Ja sobie tutaj wycinam do mojej sałaty te korzonki, kiełki. Idzie to sprawnie, szybciutko. Samo zrobienie sałaty nie zajmuje dużo czasu. Wiem, że są osoby, które powiedzą, że nie są królikiem, jeść sałaty nie będą. Powiem wam, to nie jedzcie, nie musicie, nikt wam nie każe. Ale pamiętajcie o tym, że sałata zawiera bardzo dużo błonnika. I sałata jest zdrowa, bardzo dobrze wpływa na nasz organizm. A do tego wszystkiego jeszcze zawiera różne witaminy, mikro, makroelementy. Zawiera zapomniałam, chlorofil, ponieważ jest zielona i jest bardzo zdrowa przez to. Także to jest właśnie mój pomysł na przygotowanie zamiast ziemniaków sałaty. Co dalej? Dalej biorę olej z oliwek. Tu wam pokazywałam wczoraj olej z oliwek, zielony. Są witaminy, które dobrze rozpuszczają się w oleju, w tłuszczu, więc dobrze mieć taki właśnie olej. Do tego dodam sól i pieprz, ale teraz dodam tylko i wyłącznie pieprz z tej przyczyny, że jeśli dodam w tej chwili sól, to cała sałatka oklapnie. Także pamiętajcie, ja zawsze tak dziko mieszam. Pamiętajcie o tym, żeby sól dodawać w ostatniej chwili lub zostawić na stole, niech każdy sobie dosoli sam, żeby właśnie nie podawać takiej brei ciapy, takiej, wiecie o co chodzi, takiej po prostu niefajnej, jakby starej sałatki. Tu zajrzyjmy, co się dzieje. Jak widzicie, worek działa całkiem dobrze. Gotuje się już 7 minut, tu widać w środku jest takie różowe, surowe i właśnie to wszystko musi być dobrze ugotowane. Powiem wam jeszcze tak, że jak się normalnie gotuje, to w tym momencie tutaj ta woda zaczyna nam bulgotać, tak jak ryż, może się wszystko wygotować i trzeba bardzo uważać. A widzę, że jednak w tym foliowym, no w tej folii po prostu ryba jakby nie dostała się, zawartość ryby do wody i przez to nie ma tej piany. Także tutaj jest też plus taki, że później nie będzie osadu na garnku, także fajnie. Zobaczmy, ile czasu. Jeszcze mamy 5 minutek, czyli 25 minut, jak tutaj się jajeczka gotują. Widzicie, ładnie wyglądają i ja myślę, że one się chyba już nawet ugotowały, ale potrzymam je jeszcze te 5 minut, gdyż gdyż moje doświadczenie mi mówi, żeby je dobrze pogotować, gdyż nie raz, nie dwa miałam surowe w środku, bo za krótko gotowałam po prostu. Także mi to nie przeszkadzało, już jajeczek nie wrzucimy z powrotem do wody dogotować, chociaż właściwie ten patent na plastik, czyli na folię spożywczą, też by się tu nadał, bo można je zakręcić, na to wcześniej nie wpadłam, ale właśnie jak są niedogotowane, to trzeba je zeskrobać i po prostu nie jeść tego, co jest nieugotowane, gdyż jest to z dorsza, a jak wiecie, w dorszu są różnego rodzaju fajne robaczki. Robaczki, pasożyty, które pochodzą od fok i jeżeli ryba jest daleko złowiona od brzegu, tych robaków nie będzie lub będzie ich bardzo mało, a im bliżej brzegu, czyli na przykład łowiąc na wędkę tych robaków, pasożytów, możemy sobie trochę tam nałapać. I słuchajcie, ja po prostu przez pierwszy rok, mówiłam wam, pobytu na Islandii, pracując w fabryce rybnej, nie jadłam ryby, po prostu mnie to obrzydziło, a dziś już po tylu latach, że tak powiem, po roku czasu stwierdziłam, dobra, zacznę właśnie od stampidura i jakoś tak już później nie zwracałam na to uwagi, oprócz tego, że zawsze sprawdzam, czy tych robaczków nie ma, jeżeli są, to je wyciągam. I niestety was zmartwię, w Polsce możecie kupić islandzką rybę w sieciówce i też mamy bałtyckiego dorsza, w którym moja mama mówiła, było takie coś, ale ja nie wiedziałam, co to było, nie ruszałam, bo się nie znałam, dopiero w fabryce rybnej się dowiedziałam, co to było. Także wiecie, kochani, jeżeli już macie rybę, pod jarzeniówkę i oglądamy, podziwiamy. Teraz też widzę, jakie mam tu fajne łapy. Także czas też umyć tutaj właśnie szafeczki. Powiem wam, że jest tak ciemno, że tego nie widać. I dopiero jak słońce wyjdzie, tu przepięknie widać całą brudną kuchnię. Także mam nadzieję, że wam się tu podoba, ponieważ lubicie właśnie napisać posprzątaj ten syf. Także już was informuję, syfu nie ma. Jest ład artystyczny, lubię tak i tak będę mieć. Ważne dla mnie jest, że blaty są czyste, rzeczy, którymi przygotowuję posiłki, są czyste, a reszta? Reszta to jest tylko dodatek. Także 2 minuty i wyciągamy. Wyjęte mam. No i o, widzę, że tu kawałeczek pękło. Zaraz zobaczymy, jak to się prezentuje po takim ugotowaniu w worku, czego ja raczej nie preferuję, bo worki jak to worki wydzielają różne substancje, plastik pod wpływem też temperatury, ale dziś chciałam tak właśnie przygotować to typowo po islandzku. Tak jak właśnie oni wpadli na taki pomysł, żeby te woreczki używać. Dla mnie to jest zbędne, no ale wiecie, dobra, tu zostawię tak. Ja lubię też nożyczki, widzicie, fajnie działają. Można przekroić nożyczki w kuchni, bardzo fajna rzecz. I tak, i teraz o, właśnie moim nożem z fabryki rybnej, specjalny nóż do ryb, można zajrzeć do środka, co się ugotowało. O, ładnie wygląda, bardzo ładnie wygląda. I co trzeba zrobić teraz? Albo sobie w tą stronę pokroić, albo kroić w tą stronę. Także ja to sobie wezmę na inny talerz, także mam to przełożone na inny talerz, żeby tej wody nie było. I widelec zgubiłam, jest, słuchajcie, i teraz jak to właśnie mówiłam, rozkroję sobie wzdłuż, ponieważ ja lubię to rozkrować wzdłuż. Jak to wygląda w środku? W środku wygląda o tak, wygląda całkiem optymistycznie, jak widzicie, ładne jajeczka są i próba. Super, ale nie było soli, ponieważ tym razem nie posoliłam. Nie posoliłam, bo właśnie nie wiedziałam, jak to będzie w tej wodzie z tym woreczkiem, znaczy z tą folią, ale wam powiem, że jak najbardziej można było to posolić. Także do tego moja sałateczka, którą też muszę zaraz posolić. I ja zmykam sobie jeść. Także widzieliście, jak to wygląda. Na pewno będziecie chcieli wiedzieć, jak to smakuje. Nie jestem w stanie wam powiedzieć, jak to smakuje, ale smakuje jak ryba, tylko taka trochę bardziej rybna, taka trochę mocniejszy ma aromat. I osoby, które ledwie jedzą rybę, to raczej to nie przejdzie. Tu trzeba mieć troszeczkę bardziej inne gusta smakowe. Trzeba lubić mule, trzeba lubić właśnie takie różne owoce morza i wtedy taka osoba na pewno to zje. Także ja Was pozdrawiam serdecznie, subskrybujcie mój kanał, klikajcie dzwoneczek i napiszcie w komentarzu reakcję Waszą, czy byście w ogóle zjedli taką ikrę, takie jajeczka. Mówię jajeczka, ponieważ tu się na to mówi jajka, ale czy byście zjedli ikrę? Napiszcie mi w komentarzu. A jeszcze zapomniałam Wam dodać, że właśnie tą drugą część można schłodzić i kroić i położyć sobie na kanapki i zjeść na przykład kanapeczkę z ikrą. Też bardzo dobry pomysł. Także pozdrawiam Was, trzymajcie się, na razie, cześć!